witam Was bardzo serdecznie, prosto z Podlasia. Dzisiaj mamy 5 maja. Jesteśmy w miejscowości Konopki Pokrzywnica. Jest to już nasza 5. lokalizacja projektu Maximize. Docelowo lokalizacji będziemy mieć 6. Łącznie uda nam się wysiać około 70 hektarów. Będę sprawdzała, jak rośliny powschodziły, jak sobie radzą. Pole, 4. klasa, gleba piaszczysta, w różnych warunkach siejemy. Weekend majowy spadło tutaj około 30 litrów wody. Wysokie temperatury, powyżej 20 stopni Celsjusza, więc kukurydza dzisiaj posiana, myślę, że bardzo szybko wzejdzie. Co to znaczy maximize? Maksymalizacja plonu jakości kiszonki. Zależy nam na połączeniu kilku odmian o podobnym VO, których najlepsze parametry jakościowe wyjdą właśnie w tej kiszonce. Mieszanina tych odmian spowoduje to, że odnajdą się w każdych warunkach polu. Jest to projekt bardzo innowacyjny. Mamy tutaj mapy, które pokazują nam, w jakiej warstwie pola będziemy siali jaką gęstość nasion. Samo wgranie mapy do tych wszystkich komputerów, które mamy w ciągnikach, to nie jest takie proste. Siał kukurydzę będzie siewnik Maestro Horsz 8CX. To są pierwsze siewniki, które strzelają ziarkiem, więc można bardzo szybko nimi siać. Utrzymanie głębokości jest zachowane cały czas na tym samym poziomie. Robimy próbę kręconą i ustalamy dawkę co do gramów. Jest wyposażony w sygnał już GPS o dokładności do 2 cm oraz wszelkiego rodzaju licencje Section Control i Track Leader, co pozwala nam zmiennie dawkować ilość nasion na danym kawałku pola oraz sam załącza i wyłącza sekcje, które mu są potrzebne. Już mamy coś posiane, coraz lepiej to wygląda, idzie nam dobrze. Ten projekt na tym polega, żebyśmy później na podstawie mapy satelitarnej zdjęcia mogli Państwu zarekomendować, że dla tego konkretnego pola i dla tego konkretnego miejsca na polu siewnik ma siać tyle, natomiast w dalszej części pola, gdzie będziemy mieli lepszy kawałek gleby, ten wysiew ma być oczywiście gęstszy. Witam Was serdecznie, prosto z miejscowości Długie Stare. Dzisiaj mam okazję pierwszy raz lustrować nasz projekt Maximize. Mamy w tym momencie około 1,5 miesiąca posiewie. Siew tutaj był przeprowadzony 20 kwietnia. Ten sezon dla kukurydzy nie jest lekki. Bardzo zimny maj, tu przez 8 dni było poniżej zera. Na szczęście nie odbiło to się na roślinach. Rośliny wyglądają bardzo dobrze w tej chwili. Chwasty na tym polu były, natomiast już zaczynają zamierać. Zabieg, który tutaj był przeprowadzony, był to Lumax w dawce 3 litry w mieszaninie z nikosulfuronem w dawce 1 litra. Pole wygląda bardzo dobrze, jest czyste, pogoda też pomaga. Zabieg był robiony około 10 dni temu. Jedną plantację niestety zjadły nam dziki. Drugie doświadczenie w Starczowie, zlał nam deszcz, spadło około 100 litrów wody przez dobę. Natomiast tutaj rośliny są bardzo wyrównane. Troszeczkę większa jest w fazie 6 liścia i tutaj zdecydowanie to ładnie wygląda. Opady w maju tutaj były na poziomie 80 litrów. Także tutaj kukurydza w tej chwili, jak już mamy wysokie temperatury, ma bardzo dobre warunki do wzrostu. Wygląda to naprawdę dobrze. Jesteśmy w dobrej myśli. W przyszłym roku na pewno będziemy ten projekt kontynuować. Rozwiniemy go. Także moi drodzy, zapraszam Was serdecznie na nasz kanał do obserwowania, jak ten nasz projekt Maximize się potoczy. Następnym razem spotkamy się na Podlasiu i zobaczymy, jak tam nasz Maximize wygląda, a kolejny film prawdopodobnie z fazy kwitnienia. Także zapraszam i do zobaczenia.